Pani wspominała o tym, że w okresie pandemii rzadziej raportowaliśmy tę grypę, bo po prostu się chroniliśmy. Czy istnieje jakiś system ochrony także dla dzieci, jeśli chodzi o RSV? Czy możemy innymi słowy jakoś dzieci w jakiś sposób zabezpieczyć przed tym zakażeniem? Nie mamy w tej chwili takiego specyficznego zabezpieczenia jak w przypadku grypy, czyli nie mamy szczepienia. Szczepionka jest w badaniach klinicznych, ale to jeszcze chwilę potrwa, zanim ona się pojawi. Mamy oczywiście przeciwciało monoklonalne, ale ono jest stosowane wyłącznie u wcześniaków jako ochrona. Natomiast no, tutaj niestety mamy tylko możliwości takiego zabezpieczenia poprzez takie niespecyficzne metody. I oczywiście, jeśli mamy dziecko, gdzie wiemy, że jest to maluch, na przykład w żłobku, dzieci wtedy często chorują, więc no jedyne, co nas może uratować, no to kiedy szybko mamy informację, że pojawiają się przypadki zakażeń RSV, no to wtedy możemy po prostu zrobić dziecku przerwę, tak, odchodzenia do żłobka. Bo jeśli chodzi o grypę, dzieci nie możemy dzisiaj szczepić. Dlaczego nie możemy? Możemy. Jeśli chodzi o szczepienie przeciwko grypie, ono jest zarejestrowane od 6 miesiąca życia, więc jak najbardziej dzieci powinniśmy szczepić. I tutaj mamy szczepionkę domięśniową, natomiast w przypadku dzieci po ukończeniu 2 roku życia mamy szczepionkę donosową. Ona w tym sezonie jest niestety już w tej chwili praktycznie niedostępna, ale na przyszłość pamiętajmy o tym, że możemy jak najbardziej szczepionką donosową, bardzo wygodną, dziecko zaszczepić i naprawdę powinniśmy szczepić dzieci, dlatego że one wtedy, nawet jeśli się zakażą, to przechodzą to zakażenie wirusem grypy bardzo łagodnie, jak po prostu infekcję przeziębieniową. A pani profesor, czy w ogóle jest jeszcze sens, żeby się szczepić na grypę, kiedy jesteśmy w szczycie sezonu? Jak najbardziej jest sens, dlatego że odporność po szczepieniu powstaje dosyć szybko. W ciągu około 2 tygodni już mamy pełne miano przeciwciał. Proszę też pamiętać, że szczepionka przeciwko grypie jest czterowalentna, czyli ona zawiera antygeny jakby 4 typów wirusa grypy. W sezonie infekcyjnym zawsze tych typów krąży kilka. Oczywiście nie wszystkie to muszą być typy, które są zawarte w szczepionce, ale na ogół szczepionki są dobrze dopasowane i ta szczepionka nas po prostu chroni. Nawet jeśli przechorowaliśmy grypę, to byliśmy zakażeni jednym typem wirusa, możemy się zakazić kolejnym, więc to nie jest tak, że jeśli zachorujemy w sezonie raz na grypę, to już nie zachorujemy kolejnym. Możemy zachorować i szczepienie nas przed tym chroni, więc tutaj nawet jeśli jest już taki szczyt sezonu, jak najbardziej warto się zaszczepić.